dla tych klocków stworzyłem tę serię. Cześć! Witam was w kolejnym WTF-ie i mam nadzieję, kochani, że siedzicie, bo dziś będzie grupo dla tych klocków. Stworzyłem tę serię. Tak, kochani, w Lidlu pojawiła nam się całkiem nowa seria, nazywa się to Playtime Junior. Jest tu nawet napisane, że to jest seria pierwsza. Nie wierzę, że ktoś wyda drugą, ale jak ja tylko zobaczyłem te klocki, stwierdziłem, dla takich klocków stworzona jest ta seria. Te klocki wyglądają komicznie już na opakowaniu. Kosztują, słuchajcie, złoty 99 w Lidlu. I potem jak Lidl podpisał się stickersami, to liczę, że tu też będzie grubo. Z tyłu opisu oczywiście, że możemy umrzeć, jakaś taka mini prezentacja, mini miasteczka, coś takiego, ale no, czy ktoś chce mieć to, szczerze wątpię już po tych obrazkach. Nie traćmy jednak czasu, klocki Playtime Junior, 2 zł za sztukę. Otwieram od 3 do 8 lat, powinno być od 0 do 0, nikt się tym nie powinien bawić. Mamy środku papierową, centralnie uloteczkę, uloteczkę drukowaną i klocki, gdzie... Klocki są... O! Nie! Nie! Dajcie, niech ktoś mi da rękawiczki. Ej, naprawdę. Niech ktoś mi... Nie, dobra, powoli, po kolei. Nie, nie, nie. Nie, ja myślałem, że było źle w tej serii, ale tu... Pięknie. Instrukcja o tym, że może umrzeć, wygląda jak recepta, czyli ma jeszcze bardziej taki medyczny wydźwięk, bez kitu. Wygląda, jakby naprawdę mieli umrzeć, jakby to lekarz pisał, tylko podpisu brakuje od lekarza, że możemy umrzeć. No, ostro, nie powiem. Dodatkowo mamy tu ulotkę z innymi chipkami, z tyłu na szczęście pustą i tylko przy tym powinien zostać, ale jak otwieram se... No nie, sam nie wierzę, że to recenzuję. Patrzcie sami. Te brzuchy, te kształty, nie! Nie! Po prostu, ale możemy sobie zaznaczać, co już mamy, czego nie. No, pytanie, czy mamy co zaznaczać? Jeź! Jeź! Co? Nie, bez jaj. Nie! Oficjalny medal JAPRDL przyznany. Nie, no nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Ej, no patrz, jak to wygląda. Brzuch jak typowy Janusz, taki, tu jakaś dziura, brzuch jak typowy Janusz, taki wiecie, polski, jakiś paździoga, bo coś, ten deseń. Nie, twarz, czapka, to jest wszystko nieruchome, to się nawet kochani nie rozłącza, to takie, to duplo jest lepsze, rady, to by w kategorii od WTF z duplo mogło podchodzić, ten gadżet, jakże tandetny, sprawdźmy mu się w łapie w ogóle, czy... Jaka łapa nieproporcjonalna w ogóle do głowy i do wszystkiego. Nie, nie, naprawdę, to jest grube. Jakoś na druku budzi, ale ta twarz, no. Ludzie litości, ta twarz. Czy to widzicie? A ja nie wiem, co powiedzieć pierwsza w tym odcinku, nie! Za co? Ale kajdanki są z tyłu ładne, piękne i tak dalej. Nie! No, dobra. No, są jakieś nadruki i tak dalej, ale... Nogi też oczywiście tak się tylko ruszają, ale nie bardziej. Studów nawet to nie ma. Ja wiem, że to chyba nawet nie jest określane nazwą klocki. No oby nie. Pytanie, co to jest. Figurki kolekcjonowane. Nie! A, jakieś to jest słabe na litość! A, mówię prawie jak te stickersy. Nie! Dobra, pierwszy raz muszę to powiedzieć. Nie kupujcie sobie tego, rodzice, nie kupujcie sobie tego dzieciom. Jak macie kupić to, to lepiej kupcie sobie to. Czyli wszystkie inne WTF-y chyba, jakie były do tej pory, nie, naprawdę. Kurczę, to jest lepsze. Kurczę, to jest lepsze. Na litość, no wszystko tu jest, to jest lepsze. Wszystko tu jest lepsze niż tamto. Nie, naprawdę. Po to powstała ta seria. Nie, no nie mogę, ale to jest chyba tak słabo, że chyba kupię tego więcej. Nie, nie mogę. Ej. Dobra, poważnie, kończmy to, bo... No, po to powstała ta seria. Nie, dobra. 0 na 10, naprawdę 0 na 10, 0 na 10. Do zobaczenia, ale nie, mogłem tego nie przeżyć. Jest.